korzystanie z programów Hybrid, Velvet i Mini Grand, które są dołączone do klawiatury, polega oczywiście na tym, że nie tylko się na nich gra, ale można z nich skorzystać, tworząc własne kompozycje, na przykład w programie MPC Beats. Ale żeby móc z nich w tym programie skorzystać, trzeba je najpierw tutaj dołączyć jako tak zwane pluginy albo wtyczki VST. W jaki sposób to się robi? Po otwarciu programu MPC Beats, na przykład można wybrać jako domyślny szablon keyboard. On ma tutaj pianino wbudowane. Nawet to pianino brzmi całkiem przyzwoicie. Jest to pianino jako program, zbudowane jako program Key Group. Ale gdybyśmy chcieli skorzystać z pianina Mini Grand, musimy je tutaj dołączyć. W takim przypadku po pierwsze trzeba zmienić typ śladu z Key Group na plugin. Wówczas pojawiają się tutaj do wyboru pluginy i wśród nich nie widać instrumentu Mini Grand, ponieważ jest to instrument zewnętrzny i należy go najpierw tutaj pod program podłączyć jako wtyczkę VST. W tym celu na skrajnym lewym przycisku z trzech kreseczek wchodzi się, klika się ten przycisk. Pojawia się rozwijalna lista, wchodzi się w Edit i na samym dole Preferences. Uruchamia się takie oto ciekawe okienko i ono ma tutaj trzecią zakładkę od góry Plugins. I na razie to okno zamknę. Warto tutaj sprawdzić, jakie wtyczki mamy do wyboru. Wchodząc tutaj w listę, tworząc nowy program i proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy wewnętrzne wtyczki MPC w postaci wbudowanych instrumentów Bassline, Electric i Tube Synth. I nic tutaj więcej nie ma. Jeżeli jednak wejdziemy w okno ustawień, zakładkę plugins, wyświetlą nam się tutaj lokalizacje VST folders, czyli lokalizacje folderów, w których są wtyczki VST i trzeba ten adres znać. Ja może podpowiem, że ten folder znajduje się w katalogu Program Files, w katalogu Steinberg. Tutaj mamy VST Plugins. Możemy ten katalog wybrać i otworzyć. Pojawi on się tutaj na liście. Następnie należy go przeskanować za pomocą przycisku Scan New. I póki co efektu należy go oczywiście zaznaczyć na liście do przeskanowania. I znajdują się tam pliki DLL programów Mini Grand, Hybrid i Velvet. Po zakończeniu skanowania wciska się OK. I teraz przy próbie poszukiwania wtyczek pojawia się nowa pozycja w postaci katalogu VST. Należy go rozwinąć i wybrać Mini Grand za pomocą przycisku Select i dzięki temu ta wtyczka została przypisana do śladu numer 1. Brzmienie Mini Grand już jest słyszalne.
i klikając tutaj w okienko otrzymujemy dostęp do znajomego okienka programu Mini Grant, który tutaj został zapisany jako wtyczka 06 i można tutaj dokonać zmian brzmień. I można teraz już z tego instrumentu podczas pracy w programie MPC Beats korzystać.